W dzisiejszym odcinku Dominika Trello i ja wcielimy się w rolę kotów i myszy. Będą dwie myszki na mapie oraz jeden kot, który będzie musiał złapać słodziutkie, malutkie myszki. Myszki, żeby zwyciężyć, muszą przeżyć 10 minut albo zdobyć 20 żetonów. Ale jeżeli chcecie pomóc myszkom, to możecie zostawić łapkę w górę w tym momencie. Jak naciśniecie i zamieni się w niebieską, to na pewno będą miały większe szczęście do żetonów. Możecie także zostawić subskrypcję i wpisujcie kod Zipek w sklepie. Lecimy do gierki. I co, Dominika, to ma być myszka? Co to jest? Co to jest za strój? Najbardziej podobny strój do myszki. A ty co z kolei masz? A co? A ty, czy ja ci nie wyglądam na myszkę? No to tak trochę, taką białą myszkę czy coś. Bo pokazał, jak ją mam ze Zolca, ale się nie da. Dominika, 3 sekundy i kot nas zacznie gonić! O nie! Chodź, nie już! Chodź, uciekamy stąd! Dobra, idę za tobą, prowadź. Wyczuwam myszki. O nie, o nie! Dominika. On już idzie? On już idzie, tak. Dominika, zginiemy. Mam plan. Znajdźmy najpierw miejsce, w którym możemy się schować. Znajdź sobie kapę i ja też. Dominika, no. Gdzie ty jesteś? Tak. Gdzie ty jesteś? Tylko pytanie teraz, czy on powiedział po to, żeby mnie zmylić, jest w środku. Ej, tu jest takie. Ja się boję, że zaraz Trello nas może znaleźć. Ale tutaj mamy szparkę, więc wiesz co? Ja pójdę na zwiady, Dominika. Ale wiesz co, chyba my powinniśmy się chować, Dominika, a nie biegać, jak nie wiem co. Już cały czas biegamy tylko. Ale musimy teraz zbierać monety. No tak, tak. Słyszałem kota, słyszałem gdzieś kota. Gdzie on jest? O nie, nie. Co jest, kran? Jeszcze miałam. Gdzie ty jesteś? Mi się wydaje, że oni są w środku. Trello, halo? Cicho, cicho, co, bo węszę. Co cicho? Co, jak to węszysz? Ale przecież ty nas nawet nie widziałeś jeszcze, to jak ty możesz węszyć? Czułam zapach myszki. Dominika, ja myślę, że tutaj jest też dobra miejscówka. Dawaj. Ej, tam? Dobra, idę za tobą, Dominika. Mam pomysł, patrz na to. Jestem tu na górze. Chodź tam, o nie, tak. Chodź tu na ten dach. O, co strzela, Dominika? Mam was! Gdzie? O nie! Znalazł nas! Ja uciekam. Ej, jak stąd się wychodzi? Chodź do mnie! Widzę cię! Nie widzisz! Dominika, gdzie? Czemu ty mi nie pomagasz? Nie tu, bo znowu kurczę, czekam na ciebie, chodź tutaj, co ja mam do kota robić za tobą. To nie jest dobry pomysł, Dominika, bo kot przyszedł. Nie, sorry, zostawiam cię. Sprzedałem Dominikę. Sprzedałem cię, przepraszam, Dominika. Nie wiem, gdzie jest kot. Dobra, straciłam go z oczu, nie wiem, gdzie on jest. To jest dobry znak, Dominika, akurat, że straciłaś go z oczu. Nie! On jest tu! Dominika, nie! We mnie umieram! Czekaj! Chodź do mnie, mała myszko, chodź do mnie! Nie! Umieram! Zostaw ją! Uciekaj, Dominika! Uciekaj! Nie! Ja tylko chciałam zjeść trochę sera! Idę po ciebie! Nie złapiesz mnie nigdy. Myślisz, że jesteś sprytniejszy od kota? Tak, jestem sprytniejszy, o wiele sprytniejszy. Nie znajdziesz mnie nigdy. Ja już się schowałem tam bardzo, bardzo głęboko. W takim gigantycznym domku się schowałem. Ja już znam twoje sztuczki. Ty jesteś gdzieś skitrany. Tak. Ja wiem. Ja to wyczuwam. Gdzie miałby być skitrany? Gdzie tam myszka może być? Gdzie ona może być? Papier. Ona może być tu. O, dobra. To jest dobra kampa w sumie. Panie kotku, mam złą wiadomość dla pana. 3 minuty 40 sekund zostało. Także lepiej, żebyś mnie znalazł, bo inaczej myszki wygrają. 2 minuty 20 minut. No to jest dużo czasu na zebranie. 7 monet jeszcze. No, 6 monet już teraz w tym momencie. O, czemu tam one... Co? Co? Zwycięstwo. Co się stało? Czy ja zebrałem wystarczającą ilość? A bo Dominika 6 zebrała, a ja 14! Wygraliśmy! Tak. Wygraliśmy! Jest! Panie i panowie, jestem kotkiem! Miau! Ale was zaraz złapię! Patrzcie na moje mięśnie, jak ja mam mięśnie! Pa! Ta myszka tak skacze. No, ja na spokojnie was złapię, nie macie żadnych szans. 3, 2, 1. O nie! Mausi! Nadchodzę! Dzień dobry! O, co to za papryczka? Dzień dobry. O, zbiegnie do nas. Oj, to jeszcze z papryczką, ale macie przegichane! Co to będzie? A ja tutaj miałem wrażenie, że coś widziałem przez sekundę dosłownie. Się pewnie będziecie chować na samym początku. Nie, zdawało się. Ja nie wiem, gdzie, bo ja ciebie nie widzę. O! Dzień dobry! O nie! O nie! Dzień dobry! Dzień dobry! Chodź tu! Ej, ja mam papryczkę! Chodź tu! Zjem cię zaraz! Ja co ci zrobiłem? Jak uciekam! Ej, w ogóle ile Piotrek ma życia? Co myślisz, że mi uciekniesz? Chodź tu! Masz szczęście, że ja cię nie strzelam! O nie! Pierwsza myszka złapana. Zostałam sama.
Ej, nie wiem, czy grać na czas. Ja nie wiem, czy ja uzbieram tyle monet. Mamy jedno. Schowam gdzieś tutaj. Czekaj, pierdzisz spokojnym kotem. Pod traktor. Jak się tobą rzuca śmiesznie, czekaj. Pana to, uwaga. Jak się wow! Ej, ale bardzo, przepraszam bardzo. Bardzo śmieszny, wiesz? Prawda jest taka, że koty trafią się burzy. Stop, chwila, moment. Szacunku trochę do myszki. Przecież koty właśnie tak się bawią swoimi ofiarami, jak tylko upolują cokolwiek, to nie zabijają od razu, nie zjadają, tylko się bawią. O, tak jak ja teraz. Dominika, jak chcesz... O nie! Biedna myszka umarła. Zabiłeś go! Jesteś mordercą. Ja nic nie zrobiłem. Bra, Dominika. Nadeszła pora na ciebie. A gdzie ty jesteś, Dominika? Gdzie ty możesz być? W którym miejscu ty możesz być? Chodź tu. Nie! Jeden HP! Nie! Ty kocie! Moneta! Moneta! Nie mogę, nie mogę. O nie! Ja jestem tylko myszką, ja mam rodzinę i dzieci! Chodź tu. O nie! Droga. No, chodź tu do mnie, chodź tu. Więcej zakrętów, nie, proszę, nie, więcej zakrętów, proszę. Chodź tu. Ile ty masz monet? 7. Jeden HP. Boże, co się dzieje? Ty biegasz niż ja. Ja nie mogę cię dogonić. Chodź tu, chodź tu. No bo myszki są szybsze. Uwaga, i ślepy zaułek przykro mi. Skilofa! Ej, powiem wam, że się naprawdę poczułam jak taka mała, biedna myszka. Ej, to było mega fajne. Dobra, a więc teraz ja jestem kocurem, jak was normalnie dorwa. Co ja tutaj dobra, dobra, okay. Ty tam, my tutaj mamy team, nie, nieśmiertelny team, my wiemy jak mamy grać, nie? Trello, chodź, chodź sam, ja wiem ile wy macie HP. Chodź, to chodź. Kotek jest głodny! O, i idzie po was. Tutaj, patrz, trochę... to jest dobra kapa, nie? No i już was. Na to, że tutaj nas nie znajdzie. Ale jestem głodna. Dobra, dobra, ciekawe, i tak nas nie znajdziesz. Ciekawe, kto pierwszy będzie moim deserkiem. Ty nas nigdy nie znajdziesz, przecież mamy taką kampę, że nie masz szans w ogóle. Ja nie wiem, czy twoja kampa to nie jest moja zeszła kampa, w co? Której siedziałam. A opowiedz coś o tej kampie, co to znaczy? A to, bo musimy uciekać. Nie, to jeszcze nie, chodź, kampa. Chodź tutaj. Chodź tu, patrz, tu jest dobre miejsce, pa. Widzisz? Kompletnie nie widać, nic, nic, nic. Jestem śrubą. O nie! Nie! Jest to ten kot! Jest kot! Widziałem! Jest kot! Jest, przecież to moja kampa! Tak? Ty się tu chowałaś? Naprawdę? Tak. O nie! Tak. Spadamy! Spadamy szybko! Ja nie wiem, czemu mam wrażenie, że wy stamtąd nie zeszliście, tylko tak mówicie. Co? Co? Dlaczego? Dlaczego myślisz, że tam zostaliśmy? Nie, zupełnie nie, na pewno nie. A może trochę monet. O, tu monetka zbieram. Była zabrana. To dawaj, to zbieraj monety. Nie, nie, ja bez ciebie nigdzie nie idę. To leć po tą jedną, leć szybko, ja pójdę po kolejną. Powiem ci tak, mogę ci dać małutką podpowiedź, co? Ty na to, panie kotku. No, dawaj. No to jesteśmy w największej części tej mapy. O! Czy moje myszki nadal są w tej wielkiej stodole? Nie jesteśmy. Nie! Co? Byłeś tam! O, nie widzi... Co to było? Ej, ty się na mnie patrzyłaś przecież! Ty... Ja cię przepraszam. Nie, niemożliwe! Niemożliwe! Czemu jestem taka słaba wchowanego? Ja cię naprawdę przepraszam. Patrzcie na to, patrzcie na to! Patrzcie na tego kota! Ale jakiego ty masz strasznego kota! Strasznego skina kota! Panie kotku! Panie kotku, proszę stanąć na sekundkę. Cofnąć się w tamto miejsce, gdzie pan kotek był. O, dobrze, stop! No. Stop! Dzień dobry. Ja stąd spadam, elo. O nie, nie uciekaj mi tam. Ty, myszko. Nie trafisz mnie, nie trafisz. Tak. Jakie te myszki są normalnie perfidne. One są i nagle ich nie ma. Już myślisz, że masz obiad, nie masz obiadu. Nie ma tak łatwa, co myślałeś, że będzie takie proste? Cicho, tatku. O, słyszę was. O nie. Gdzie wy jesteście, wy małe paróweczki? O nie. Ej, nie mów tak. Bo jestem. Ja nie mam jednego oka! Ja jestem myszką bez jednego oka! Kotkiem! Myszką, kotkiem! Panie kotku! Pan zobaczy, tu jest synek, pa. Nie masz stamtąd ucieczki, moja mała myszko! Zużyłaś się z osłonę dymną. Patrzcie!
Co? Ale co? O co chodzi? Ale o co chodzi? Mysza! Co jest? Co? Co? Wersja! Czekam! Nie wiedziałaś! Tego ja jeszcze dzisiaj nie widziałam! Nie wiedziałaś, że są dwie, nie? Myślałem, że tylko nie, ja tu jestem. Nie, myślałam, że jest jedna! Ja mnie przeprowadziłeś do swojego synka? Dobrze ci jak tak. Jak mogłeś zdradzić? Dobrze jak mogłeś tak. Mnie zdradzić? Synek, musisz się zacząć syna. Ubierać w sklepie dla myszek. Zostaw synala. Oj! Nie. Synalek jeszcze żyje. Gdzie jest? Ale synek, niech gdzie się pilnuje. A ojciec gdzie? Oj, chyba was widzę. Jakbyś patrzyła dookoła głowy. Nie. Dookoła głowy? Tak, chciałem powiedzieć, tak. Chciałem powiedzieć. Nie. Zabij go! Zabij ja go! Ja cię najpierw zabiję, nie, potem cię będę kłuć. O, mogę przeszukać cię! Co? Nie wiedziałam, że jest taka opcja. Soko. Minuta do końca. Tylko cię, czy jest pewny swego? O, powiem tak. Pi. Tak? Nie, pi. Pi. Jakimś ślepym. Ale dobra, jestem kotem bez jednego oka, jedno mam czerwone, czyli ono nie działa. Przepraszam, że cię sprzedałem tak. Sprzedawczyku. Dobra, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, słuchajcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, subskrybujcie, łapki w górę i kodzik w sklepie. Na razie, cześć!